Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Osobą, która najdłużej wytrzymała bez snu, był 17-letni Randy Gardner. W 1964 roku nie spał przez 11 dni i 25 minut. Podczas obserwacji zauważono, że po kilku dniach bez snu miał silne wahania nastrojów, zaniki pamięci, halucynacje, nie potrafił rozwiązywać zadań matematycznych. Bóg zaprojektował nas tak, że potrzebujemy odpoczynku. Będziemy mówić o tym, jak znaleźć ten odpoczynek. Nasze dzisiejsze studium jest zatytułowane Odpoczynek od pracy. I to naprawdę jest zagadnienie prorocze. Być może zastanawiacie się, o co w tym chodzi, o czym będziemy rozmawiać. Zajrzyjmy do Księgi Apokalipsy 14:7. Mamy tutaj anioła, który leci przez środek nieba i woła. Bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Zwróćcie uwagę, że jest to fragment czwartego przykazania mówiącego o tym, że lud Boży ma wielbić Stworzyciela. Żyjemy w świecie, w którym wielu ludzi nie wierzy w Stworzyciela. Wierzą w ewolucję. W tym samym rozdziale czytamy dalej o ludziach, którzy wielbią bestię i jej obraz. Apokalipsa 14:11. I nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. Mamy tutaj kontrast pomiędzy grupą, która wielbi Boga Stworzyciela i drugą grupą, która nie ma odpoczynku. Ci, którzy oddają pokłon bestii i jej wizerunkowi i ten, kto przyjmuje znamie jej imienia. Aby zrozumieć, jak ważny jest temat wielbienia i odpoczynku, wrócimy do Starego Testamentu, do Księgi Wyjścia. Większość z was zna historię Eksodusu. Przyjmuje się, że miał on miejsce za rządów faraona Ramzesa II, który w czasach Mojżesza panował nad Egiptem. Izraelici byli niewolnikami Egipcjan, którzy traktowali ich w nieludzki sposób. Niewolnicy mieli nad sobą nadzorców, którzy byli bardzo okrutni. Mojżesz, który urodził się jako niewolnik, został w cudowny sposób zaadoptowany przez rodzinę faraona. Próbował sam uwolnić swój lud. Gdy zobaczył, jak jeden z nadzorców bije Izraelitę, stanął w jego obronie i zabił Egipcjanina. Kiedy to się wydało, uciekł na pustynię, stwierdzając, że to nie on jest tym, którego Bóg użyje do uwolnienia swojego narodu. Ale 40 lat później Bóg objawił się mu w płonącym krzewie i rzekł: wybrałem cię, chcę, żebyś tam wrócił i przyprowadził mój lud pod tę górę, aby tutaj oddali mi chwałę. Była to góra Synaj, góra Horeb, na której Bóg dał 10 przykazań. Mojżesz wrócił więc do Egiptu. Zanim jednak udał się do Faraona z Bożym nakazem wypuść mój lud, spotkał się ze starszymi Izraela. Czytamy. I poszli Mojżesz i Aaron, jego brat, i zebrali wszystkich starszych synów izraelskich. Na tym spotkaniu stało się coś ważnego. Mojżesz rzekł: Bóg przemówił do mnie i powiedział, że wybawi was z niewoli. Musicie upokorzyć się przed Bogiem i wrócić do Niego. Podkreślił, że Izraelici przyjęli bałwochwalcze zwyczaje i zaniedbali wielbienie prawdziwego Boga. Wierzę, że wśród słów, które skierował do nich na tym spotkaniu, zwrócił uwagę na potrzebę odpoczynku. Pracujecie 7 dni w tygodniu. Spójrzcie, co stało się później. Mojżesz poszedł do Faraona z Bożym nakazem: wypuść mój lud. Ale Faraon nie zgodził się na to. Potem Mojżesz i Aaron przyszli i powiedzieli do Faraona: tak mówi Pan Bóg Izraela, wypuść mój lud. I rzekł jeszcze Faraon: oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? Użyte tutaj zostało słowo szabat. Chcecie, żeby świętowali szabat. I tak za mało pracują. Nie chcę, żeby odpoczywali, ale żeby pracowali. Tak mówi Faraon: ja nie będę wam dawał słomy, żeby robić cegły. Sami idźcie, zbierajcie sobie słomę, gdzie znajdziecie.
Dlatego teraz idźcie, pracujcie, a słomę wam nie dadzą. Historia Eksodusu to historia zbawienia. Mamy naród, który jest w niewoli. Faraon symbolizuje diabła. Zmusza ich do pracy. Ciężko harują, są przepracowani. Jezus powiedział, przyjdź do mnie, a dam ci odpoczynek. Faraon mówi, nie chcę, żebyś odpoczywał. Chcę, żebyś zapracował się na śmierć i nie myślał o tym, jaki jest sens i cel życia. Widzimy tutaj kontrast, który przejawia się od Księgi Wyjścia aż po Księgę Apokalipsy. Kontrast pomiędzy wielbieniem bestii i jej obrazu oraz oddawaniem czci Bogu. Nie zatrzymuj się, dużo pracuj. Bóg powiedział, wypuść mój lud, żeby mógł oddać mi cześć. Po każdej pladze do Faraona kierowane były słowa, wypuść mój lud. Ciemność, komary, krew w wodzie, grab, ogień. W końcu nadeszła Pascha. Wtedy miała miejsce ostatnia plaga. Izraelici ofiarowali baranka, a potem wyszli z Egiptu i rozpoczęli swoją podróż. A Mojżesz zaprowadził ich pod górę Synaj. Pamiętajcie, baranek był przed prawem. Nikt nie jest zbawiony przez prawo. Jesteśmy zbawieni przez baranka. Przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Zaraz po tym wydarzeniu, zanim dotarli pod górę Synaj, zabrakło im chleba. Bóg powiedział, nie martwcie się, ja nakarmię was chlebem z nieba. Przez 6 dni w tygodniu będę zsyłał wam ten chleb, ale 7 dnia go nie będzie. 6 dnia zbierzcie podwójną ilość. I mówił Mojżesz, jedzcie to dziś, bo dziś jest Szabat Pana. Dziś nie znajdziecie tego na polu. Bóg czynił ten cud przez 40 lat, zsyłając z nieba chleb przez 6 dni, ale 7 już nie. To miał być czas odpoczynku. Działo się to, zanim jeszcze dotarli do góry Synaj. To prawo poprzedza więc 10 przykazań. Kiedy niektórzy Izraelici wyszli w szabat, aby zbierać chleb, Bóg powiedział do Mojżesza, jak długo nie będziecie chcieli przestrzegać moich przykazań? Księga Wyjścia, rozdział 16. A dekalog znajdujemy dopiero w rozdziale 20. Mając na uwadze to małe wprowadzenie, opowiem wam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. W ostatnich dniach będzie toczyć się bitwa o oddawanie czci. Jedna grupa będzie czcić Boga i otrzyma pieczęć Bożą, a druga grupa będzie czcić bestię i jej obraz i nie będzie odpoczywać. Możemy to zobaczyć w Księdze Daniela. W rozdziale 3 czytamy, że król wydał rozkaz, iż wszyscy mają pokłonić się posągowi. Ale 3 wierni Hebrajczycy rzekli, nie będziemy kłaniać się złotemu posągowi, bo dekalog mówi, nie czyń sobie obrazów i się im nie kłaniaj. To było prawo państwowe, a oni je złamali. Król zagroził im śmiercią, ale Bóg ich wybawił. Potem mamy 6 rozdział Księgi Daniela. Raz rządzą już Persowie. Kolejne prawo. Przez 30 dni pod groźbą śmierci nie wolno modlić się do nikogo innego oprócz króla Dariusza. A Daniel na to. Nie mogę tego zrobić, bo to byłoby złamanie pierwszego przykazania. W ostatnich dniach szatan będzie działał w ten sam sposób. Zostanie wydane prawo zmuszające ludzi do oddawania czci niezgodnie z Bożym Słowem, gdyż w przeciwnym razie nie będą mogli kupować i sprzedawać, a ostatecznie zostaną zabici. Musimy więc znać te kwestie, żebyśmy w ostatnich dniach nie zostali zwiedzeni. W Danielu 7:25 czytamy, że bestia będzie próbowała zmienić czasy i prawa. Przyjaciele, zapnijcie pasy, ponieważ dzisiaj dowiecie się rzeczy, które zapewne was zaskoczą. Modlę się, abyście mieli otwarte umysły, otwarte serca i otwarte Biblię. Zaczniemy od ludzi na ulicach. Dowiedzmy się, co myślą oni na temat szabatu, bo o tym będzie nasze dzisiejsze studium. Dzień odpoczynku jest absolutnie konieczny i powinniśmy w pełni z niego korzystać. Każdy potrzebuje odpoczynku, ale nie musi to być jakiś konkretny dzień. Uważam, że ludzie potrzebują 3 dni odpoczynku w tygodniu. Ludzie potrzebują dnia odpoczynku. Ja potrzebuję nawet 2 dni. Osobiście potrzebuję 5 dni odpoczynku w tygodniu. Ludzie potrzebują cotygodniowego dnia odpoczynku, bo to pomaga zregenerować ciało. Nie jesteśmy stworzeni do ciągłej pracy. Myślę, że dzień odpoczynku jest ważny niezależnie od stylu życia. Nie można codziennie pracować. Sobota. Sobota? Niedziela? Biblijny szabat to niedziela. To chyba niedziela. To może być sobota, niedziela, dla niektórych to poniedziałek. To chyba jakiś dzień w okolicach Wielkanocy.
Szabat to niedziela. Środa, niedziela, sobota. Niektórzy mówią, że to sobota, inni, że niedziela. Ja mówię, że może to być każdy dzień, który wybierzesz. Od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Zaczyna się w piątek wieczorem, a kończy w sobotę wieczorem. Mamy tutaj kilka opinii ludzi z dużych miast naszego kraju na temat szabatu. Zostańcie z nami, przyjaciele, dowiecie się, że ma to wiele wspólnego z proroctwami czasów końca. Podobnie jak wcześniej, przejdziemy przez to studium w formie pytań i odpowiedzi, ponieważ taki format pomaga mi pamiętać o różnych aspektach danego zagadnienia. Pytanie pierwsze. Czy Bóg ustanowił szabat dniem odpoczynku tylko dla Izraelitów? Co mówi Biblia? W drugim rozdziale Ewangelii Marka czytamy słowa Jezusa. Ponadto powiedział im, szabat jest uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Bóg stworzył człowieka w szóstym, a szabat ustanowił w siódmym dniu. Uczynił jeszcze jeden dzień, aby człowiek mógł być w nim błogosławiony. Słowo, którego Jezus użył w tym wersecie, człowiek, po grecku brzmi antropon lub antropos. I oznacza ludzkość. Nie chodzi tutaj o Żydów. Wielu ludzi myśli, że szabat został dany tylko Żydom, ale to absurd. Nie tylko Żydzi potrzebują odpoczynku. W czwartym przykazaniu Bóg mówi, że szabat jest nie tylko dla jednostki, ale także dla wszystkich jej domowników, a nawet dla zwierząt. Wszyscy potrzebują odpoczynku. To część Bożego projektu i boskiego planu dla nas. W Izajaszu 56:6 czytam, a cudzoziemców, czyli nie Żydów, którzy przyłączyliby się do Pana, aby Mu służyć i miłować imię Pana, będą Jego sługami. Wszystkich przestrzegających szabatów, aby ich nie bezcześcić i zachowujących moje przymierze, tych sprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Szabat ma być błogosławieństwem i radością. I jest to skierowane do wszystkich. W przykazaniu Bóg mówi, dotyczy to gościa w Twoich bramach, służby w Twoim domu, a nawet Twoich zwierząt. Szabat został dany dla ludzkości. Dlaczego jest to tak istotne? To proste. Bóg jest miłością. Rozwijanie związku opartego na miłości wymaga czasu. Po tym, jak Bóg stworzył człowieka, postanowił ustanowić szczególny dzień. Stworzenie świata zajęło mu 6 dni, ale tydzień liczy 7 dni. Skończył pracę po 6 dniach, czemu więc nie liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i znowu od pierwszego? Po co nam jeszcze jeden dzień? Ponieważ Bóg postanowił dać nam dzień, w którym wspólnie z Nim możemy cieszyć się swoim istnieniem i tym, że On nas stworzył. Wszystkie związki miłosne powstają w kontekście czasu. Pokażcie mi parę, która ma problemy, a w większości przypadków okaże się, że ma ona problem z czasem. Brakuje im wspólnego wartościowego czasu. Nawet pani Bachelor przypomina mi czasami, za mało ze sobą przebywamy. Jedną z korzyści koronawirusa było to, że musieliśmy spędzać ze sobą więcej czasu, ponieważ nie mogłem podróżować. Spędzamy ze sobą za mało czasu, a ja na to, przecież cały dzień jestem w domu, ale siedzisz w gabinecie. Napisałem do ciebie SMS-a. Ilu z Was wysyła SMS-y do współmałżonka, będąc w tym samym domu? Nie musicie podnosić rąk. Żyjemy w kulturze, która jest najbardziej zestresowaną kulturą na świecie. 5 głównych przyczyn wszystkich zgonów wiąże się ze stresem. Choroby serca, cukrzyca, rak, wysokie ciśnienie krwi, wszystkie wynikają ze stresu. Wydaje mi się również, że 5 najlepiej sprzedających się leków, na przykład tabletki nasenne, antydepresanty, ma związek ze stresem. Stres zabija nasze społeczeństwo. Jeśli ludzie odkryją pierwotny plan Boga dla człowieka, znajdą spokój, który wydłuży ich życie i poprawi jego jakość. Kiedy Bóg ustanowił szabat? Czy jest to coś, co pochodzi od Żydów z Księgi Wyjścia 20 i co przestało obowiązywać wraz z przyjściem Jezusa? Zobaczmy, co mówi Biblia. Wracamy do Księgi Rodzaju, kiedy Bóg stwarzał świat. Kto stworzył Adama i Ewę? Ewangelia Jana 1 mówi, że wszystko, co zostało stworzone przez Niego, odnosząc się do Chrystusa.
Potem jak Jezus uczynił człowieka na swój własny obraz, ustanowił szczególny dzień. Biblia mówi, że Bóg przechadzał się po ogrodzie w powiewie dziennym i spędzał czas z człowiekiem. Jednak po grzechu Adam i Ewa uciekli od Boga i nastąpiło oddzielenie. Jezus był częścią tego doskonałego planu. W Księdze Rodzaju, w 2 rozdziale Biblii, czytamy, tak ukończone zostały niebo i ziemia i cały ich zastęp. I pobłogosławił Bóg 7 dzień i uświęcił go, zaraz na samym początku, bo w nim odpoczął od całego dzieła swego, które stworzył Bóg, aby było uczynione. On nie odpoczywał dlatego, że był wyczerpany. Biblia mówi, że Bóg nigdy nie drzemie ani nie śpi. On się nie męczy. Czytamy tutaj, że Bóg odpoczął, ponieważ rozkoszował się, odczuwał radość. Po wykonaniu tego dzieła stanął z założonymi ramionami i powiedział: to wszystko jest dobre, a nawet bardzo dobre. Cieszył się stworzeniem. Bóg lubi dawać życie. Pytanie trzecie. Za chwilę wrócimy do wersetu z Księgi Rodzaju 2, ponieważ chcę podkreślić coś, co ma związek z Apokalipsą. Którym dniem tygodnia jest szabat według Biblii? I ukończył Bóg w 7 dniu swoje dzieło, które uczynił. I odpoczął w 7 dniu od całego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg 7 dzień i uświęcił go. Jesteśmy więc na samym początku w 1 księdze Biblii i 3 razy pojawia się tutaj liczba 7. Kiedy Bóg powtarza coś 3 razy, jest to bardzo ważne. Odnosząc się do Boga, aniołowie wykrzykują: święty, święty, święty. Tutaj mamy 7 dzień, 7 dzień, 7 dzień. Apokalipsa wspomina o znaku bestii, czyli o liczbie człowieka. 666. Człowiek został stworzony 6 dnia. Tak więc kontrast pomiędzy Księgą Rodzaju a Apokalipsą to kontrast pomiędzy religią stworzoną przez człowieka i religią stworzoną przez Boga, między oddawaniem czci człowiekowi i oddawaniem czci Bogu. Widać ogromną przepaść pomiędzy 2 rozdziałem Księgi Rodzaju a Apokalipsą. W jaki sposób Bóg podkreślił znaczenie swojego świętego szabatu? Mamy tutaj kilka elementów. W Księdze Wyjścia 20, właściwie jeśli macie swoje Biblię, zajrzyjmy bezpośrednio do nich. Księga Wyjścia 20 to pierwsze miejsce, w którym znajdziemy wszystkie 10 przykazań. Inne miejsce, które zawiera je w całości, to Księga Powtórzonego Prawa 5. Oprócz tego, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie znajdziemy wzmianki o poszczególnych przykazaniach. Niektórzy mówią, obowiązują nas tylko te przykazania, które zostały wspomniane w Nowym Testamencie, więc nie musimy zachowywać szabatu. To często powtarzany mit. Jest tylko jedno przykazanie, którego nie znajdziemy w Nowym Testamencie, a jest nim: nie bierz imienia Pana Boga Twego nadaremno. Nie słyszałem jednak, żeby ktokolwiek twierdził, że nadużywanie imienia Bożego jest właściwe. W modlitwie pańskiej mamy słowa: niech będzie uświęcone Twe imię, więc zasada z pewnością nie została zmieniona. W całej Biblii znajdziemy więc wzmianki o dekalogu, ale jego najpełniejsza forma pojawia się, kiedy Bóg przemówił do ludu i zapisał prawo swoim palcem. Księga Wyjścia 28-11. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszystkie twoje prace, ale dzień 7 jest szabatem Pana, nie szabatem Żydów, szabatem twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służąca, i twoje bydło, i gość, który jest w twoich bramach. Bo w ciągu 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze i cokolwiek w nich jest. Niedawno przeczytaliśmy te same słowa w Apokalipsie 14. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię i morze i źródła wód. To fragment 4 przykazania o szabacie. Apel do ludzi, aby wrócili do oddawania czci Stworzycielowi. Na chwilę przed powrotem Jezusa w tym samym rozdziale. Bo w ciągu 6 dni stworzył Pan niebo i ziemię, morze i cokolwiek w nich jest i odpoczął 7 dnia. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i poświęcił go. Wyraźnie wynika z tego, że Pan pobłogosławił 7 dzień, odpoczął w nim i uświęcił go. Bóg uczynił z tym dniem coś wyjątkowego. Nie możemy wybrać sobie innego dnia, ponieważ On już to zrobił. Wyobraź sobie, że idziesz do człowieka, który ma 7 córek i mówisz: chcę poślubić twoją córkę. Naprawdę? A którą? To bez znaczenia, po prostu jedną z nich. Wynoś się stąd.
Bóg mówi, wybrałem szczególny dzień, który uczyniłem wyjątkowym, uświęciłem go, odpocząłem w nim, dając Ci przykład do naśladowania. Ubłogosławiłem go, bo chcę, żebyś Ty był błogosławiony. Dziękuję Boże, ale będę swoim własnym Bogiem i wybiorę sobie swój dzień. Nie można nazwać tego posłuszeństwem, ale religią stworzoną przez człowieka. Ludzie odeszli od robienia tego, co nakazał Bóg. Być może ktoś powie, pastorze, tak, robisz wielką sprawę z takiego drobiazgu. Czy wiecie, dlaczego cały świat znajduje się w tarapatach? Z powodu kawałka owocu. Zastanówcie się nad tym. Cały świat zmaga się z grzechem i nieszczęściem, ponieważ Bóg powiedział, nie jedz tego owocu. Czy kiedykolwiek zrobiłbyś to swojemu dziecku? Jeśli weźmiesz ze stołu owoc, cały świat się skończy. Ale to musiało być bardzo ważne. Czy Bóg zwraca uwagę na małe rzeczy? Jezus powiedział, kto jest wierny w małym i w wielkim jest wierny. Spójrzcie na słowa Chrystusa zapisane w Mateuszu 5:19. Nie sądźcie, że przyszedłem rozwiązać prawo albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Kto by więc rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań i nauczałby tak ludzi, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. A kto by tak uczynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Wspominamy o bałwochwalstwie, ponieważ zakazuje go jedno z przykazań. W ostatnich dniach ludzie będą oddawać cześć bestii, więc musimy wiedzieć, co Biblia mówi na ten temat. Rozmawiamy o szabacie, bo również jest to jedno z przykazań, najdłuższe z nich znajdujące się w samym środku. Większość świata lekceważy szabat i nie ma udziału w związanych z nim błogosławieństwach, a my chcemy być błogosławieni. Jezus powiedział, kto by więc rozwiązał jedno z tych najmniejszych przykazań, najmniejszym nazwany będzie w Królestwie Niebios. Nie oznacza to, że znajdzie się w niebie, ale że mieszkańcy nieba będą uważać go za osobę takiego pokroju. Jeśli łamiesz prawo, poprzez przykład lub słowo nauczasz innych łamania Bożych przykazań, masz problem. Grzech to przestępstwo prawa. Jezus umarł, aby zbawić nas od naszych grzechów. On powiedział, błogosławieni, którzy tak czynią i nauczają, a ja chcę, żeby Bóg mnie błogosławił, dlatego to czynię i tego nauczam. A kto by tak czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Znakiem jakich dwóch cennych rzeczy jest szabat? W Księdze Wyjścia 31:17 czytamy, między mną a synami izraelskimi jest znakiem wiecznym, bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego przestał i odpoczął. Szabat świadczy o tym, że Bóg jest Stworzycielem i przypomina nam, że On może stworzyć nas na nowo. Stare rzeczy przeminęły, oto wszystkie nowymi się stały. Szabat przypomina nam, że Bóg stworzył nas na nowo, że każdy z nas musi zostać stworzony ponownie na Jego obraz. Czego jeszcze znakiem jest szabat? Księga Ezechiela 20:12. Nadto dałem im moje szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Panem, który ich uświęca. Czytamy tutaj, że On jest Bogiem, który nas uświęca. Potrzebujemy, aby to uczynił, a szabat jest tego znakiem. Apokalipsa mówi nam, że Bóg ma szczególny znak, pieczęć, którą daje swojemu ludowi. Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj prawo wśród moich uczniów. Izajasz 8:16. Zapieczętuj prawo. To właśnie ono czyni w naszych sercach różnicę. Chrześcijanin jest naśladowcą Jezusa. Wspominaliśmy już, że Księga Apokalipsy objawia Jezusa. Spójrzmy, co mówi nam na ten temat przykład samego Jezusa. Który dzień święcił Jezus? I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według swego zwyczaju. Zwyczaj nie jest czymś, co robisz raz czy dwa, to powtarzające się zachowanie. W dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Jezus stosował się do tego wzoru przez całe swoje życie. W szabat udał się do synagogi, gdzie Izraelici zgromadzali się, aby wielbić Boga i tam czytał Pismo. Była to jego stała praktyka. To dobry przykład dla nas. Bóg dał nam dzień, w którym mamy odpoczywać od codziennej pracy. Kiedy mówimy o odpoczynku, nie oznacza to całodniowego leżenia w łóżku. Nie takie były Boże intencje. Wiem, że niektórzy lubią interpretować to właśnie w ten sposób i mówią, żaden problem, cały szabat przeznaczam na odpoczynek. Jest to dzień wielbienia Boga. W Księdze Kapłańskiej 23 czytamy, siódmy dzień będzie świętym zgromadzeniem.
Zgromadzenie oznacza, że ludzie zbierają się razem. Bóg chce, aby Jego lud się spotykał i oddawał Mu cześć. W 10 rozdziale listu do Hebrajczyków znajdujemy napomnienie. Nie opuszczajcie wspólnych naszych zgromadzeń. Najważniejszym czasem, w którym lud Boży w Starym i Nowym Testamencie spotykał się razem, był szabat. Ludzie gromadzili się w jednym miejscu, ponieważ to był ich dzień odpoczynku. Uzdrawianie jest w porządku. Jezus czynił to w szabat, mówiąc, że lepiej jest dobrze czynić w ten dzień. Nigdy jednak nie znajdziecie go w szabat w zakładzie stolarskim, ponieważ to była jego regularna, codzienna praca, a Bóg wyraźnie zakazał wykonywania jej w szabat. Wiemy, co robił Jezus, a jak było z Pawłem? Jaki był jego zwyczaj, jeśli chodzi o szabat? Dzieje apostolskie 17:2. Paweł poszedł więc do nich według swego zwyczaju i przez trzy szabaty wykładał im z Pism. Rozmawiał z nimi w synagodze, więc ktoś może powiedzieć, ma to sens, bo tam byli Żydzi. A w każdy szabat rozprawiał w synagodze i pozyskiwał Żydów i Greków. Byli tam nie tylko Żydzi, ale również poganie, nie Żydzi, tacy jak Grecy. Czy inni apostołowie również spotykali się z poganami w szabat? Tak. Dzieje apostolskie 13:42. A gdy oni wychodzili z synagogi żydowskiej, prosili ich poganie, aby i w drugi szabat mówili do nich te same słowa. Widzicie więc, że apostołowie nauczali i wielbili Boga właśnie w szabat. Czytamy na przykład, a w dzień szabatu weszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Dzieje apostolskie zostały napisane przez poganina Łukasza, który nigdy nie podważył szabatu. W całym życiu Jezusa znajdujemy wiele sytuacji, w których szabat stanowił kwestię sporną pomiędzy Nim a przywódcami religijnymi. Ten spór nigdy jednak nie dotyczył tego, czy powinniśmy zachowywać szabat, ale w jaki sposób powinniśmy to robić. Chrystus zawsze powtarzał, ja przestrzegam przykazań mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Taki przykład dał nam Jezus. Czy Jezus chciał, aby ludzie święcili szabat nawet po tym, jak umarł za ich grzechy? Kiedy w Mateuszu 24 Jezus mówi o końcu świata, wypowiada szczególne słowa. Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat. W zimie na polach nie ma pożywienia, którym można by się posilić, i na pewno nie odpoczniesz w szabat, jeśli będziesz musiał uciekać, aby ratować swoje życie. Mówi więc, że powinniśmy modlić się o to z wyprzedzeniem. Jezus podkreśla więc, że święcenie szabatu zawsze było i będzie Bożym planem. Wróćmy do wersetów z Apokalipsy, od których zaczęliśmy. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi. Co Jezus powiedział na ten temat w Mateuszu 24? I będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Wtedy przyjdzie koniec. Nie może przyjdzie, ale przyjdzie. Tutaj mamy slajd, który przedstawia trzech aniołów lecących po niebie. Wyobraźcie sobie, że właśnie teraz, kiedy przemawiam, sygnał nadawczy jest wysyłany przez internet do kilku różnych satelitów i wznosi się do nieba na wysokość ponad 37 tysięcy kilometrów. Jest tam wiele satelitów krążących nieruchomo po tak zwanej orbicie geostacjonarnej. Wyglądają one jak aniołowie i mają wielkie skrzydła z paneli słonecznych, które dają im zasilanie. Odbijają przekazywane do nich wiadomości i rozsyłają je na cały świat. Wiele połączeń internetowych nie odbywa się poprzez bezpośrednie linie, ale właśnie przez satelity. Nie chciałbym zbyt głęboko w to wchodzić, ale wydało mi się to interesujące. Ewangelia jest głoszona na cały świat. Czytamy o aniołach w niebiosach, mówiących donośnym głosem. Niebiosa, czyli widoczne miejsce, gdzie coś się dzieje. Co jest częścią tego poselstwa? Bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. To cytat z przykazania o szabacie. Niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Jest to część poselstwa, które ma przyprowadzić ludzi z powrotem do Biblii. Zatrzymajmy się tutaj. Jestem bardzo podekscytowany i zapominam, jak się czułem, kiedy poznawałem te rzeczy. Byłem zszokowany.
Być może myślicie, że nie było to dla mnie nowe, bo wychowałem się w rodzinie żydowskiej. Kiedy jednak czytałem Biblię, na kolejnym spotkaniu opowiem wam moją historię, przyjąłem Jezusa i zacząłem chodzić do kościoła. Chodziłem tam w niedzielę, bo w ten dzień chodzili tam wszyscy chrześcijanie. Myślałem, Biblia mówi, że ma być to siódmy dzień. W kalendarzu siódmym dniem jest sobota. O co w tym chodzi? Rozmawiałem z kilkoma pastorami i pytałem, dlaczego spotykamy się w niedzielę? I dostałem kilka różnych odpowiedzi. Jeden z nich powiedział, Doug, spotykamy się w niedzielę, ponieważ pierwszego dnia tygodnia Jezus zmartwychwstał. Tak, ale Jezus nakazał święcenie siódmego dnia. Mamy przykazanie. A on na to, ale niedziela to długotrwała tradycja. Inny stwierdził, nie przejmuj się szabatem, Doug. Nie jesteśmy już pod prawem, ale pod łaską. Nie musimy martwić się o 10 przykazań. Zapytałem, czy możemy więc łamać pozostałe 9? Nie. Prowadziłem kiedyś seminarium, w którym uczestniczyły setki ludzi. Przedstawiałem właśnie ten temat i moje wystąpienie przerwał pewien pastor. Pochodził z małej społeczności, w której takie zachowanie było naturalne. Odezwał się. Bracie Doug, oddajesz ten lud w niewolę prawa. Zapytałem, słucham? Powtarzasz im, że muszą święcić szabat, a to poddaje ich w niewolę prawa. Odrzekłem, chwileczkę, ty mówisz im, że nie muszą przestrzegać szabatu i w tym dniu mają pracować, a ja mówię im, że mają odpoczywać. To ty poddajesz ich pracy. Dodałem, czy uważasz, że powinniśmy przestrzegać dekalogu? Odpowiedział, nie. Byli tam obecni członkowie jego społeczności i bardzo się zdziwili. A on poprawił się, tak. Ale w tym momencie zdał sobie sprawę, że jest to umowa wiązana i dodał, ale tylko 9 z nich. Zapytałem więc, chcesz mi powiedzieć, że jedynym przykazaniem, o którym powinniśmy zapomnieć, jest to, które zaczyna się od słowa pamiętaj? To nie ma sensu. Pamiętam jednak, jaki byłem zszokowany, kiedy usłyszałem o tym wszystkim po raz pierwszy. Jak to możliwe, że tylu ludzi się myli? Jak to możliwe, że tylu przywódcom religijnym umyka ta kwestia? Chciałbym podkreślić, że w niebie znajdzie się wielu ludzi, którzy o tym nie wiedzieli. Nie kwestionuję relacji, jakie ludzie mają z Bogiem. Myślę, że większość świata chrześcijańskiego po prostu nie rozumie tej prawdy, ale znajduje się ona w Biblii i Bóg wzywa nas, abyśmy w ostatnich dniach wrócili do Jego Słowa. Chcę, żeby to było jasne i mam nadzieję, że nie przesadziłem w moim podekscytowaniu tym tematem. Nie chciałbym nikogo przytłoczyć, dzieląc się tą prawdą. Nie przepraszam za to, ponieważ jest to jedno z Bożych przykazań. Jak więc można przepraszać za dzielenie się z ludźmi dekalogiem? Biblia mówi przecież, że złamanie prawa jest grzechem. Okej, idźmy dalej. Czy Biblia naucza, że Boży lud ostatków również będzie święcił szabat siódmego dnia? Tak. I rozgniewał się smok na kobietę, kobieta to Boży Kościół, i odszedł, aby walczyć, doprowadzi do Armagedonu, z resztą jej potomstwa, czyli jej dziećmi, które zachowuje przykazania Boże i ma świadectwo Jezusa Chrystusa. Smok jest wyjątkowo wściekły na tych, którzy przestrzegają Bożych przykazań. Jeśli kiedykolwiek dopadną was wątpliwości, jak postąpić, róbcie to, co denerwuje szatana. Jestem pewien, że kiedy w dniu sądu stanę przed Panem i usłyszę pytanie, Doug, dlaczego przestrzegałeś tego przykazania? Nie będę miał problemu z odpowiedzią. Panie, wypowiedziałeś je swoim głosem i napisałeś je swoim palcem na kamieniu, żeby podkreślić jego niezmienną naturę. Jeśli jest coś, co Bóg mógłby uczynić, żeby wyeksponować niezmienność prawa, to chyba właśnie to wszystko. Jestem więc przekonany, że chrześcijanin nie powinien przepraszać za to, że wierzy we wszystkie 10 przykazań. Nie są to rekomendacje i Bóg nie daje nam opcji do wyboru. To jest Jego prawo i Jego wola. A ty będziesz błogosławiony, okazując Mu posłuszeństwo. Jak widzimy, w całej Biblii diabeł stara się doprowadzić lud Boży do grzechu, ponieważ grzechy oddzielają ludzi od Boga. Przychodząc do Jezusa, jednamy się z Bogiem dzięki Jego przebaczeniu. To nazywamy usprawiedliwieniem. Ale potem On pragnie naszego posłuszeństwa i na tym polega uświęcenie. Apokalipsa przeciwstawia sobie dwie grupy. Tych, którzy otrzymali pieczęć Bożą i tych,
którzy mają znak bestii i tutaj czytamy. Tu jest cierpliwość świętych, tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga. Każdy z nas od czasu do czasu przestrzega czyichś przykazań. Zanim zostałem chrześcijaninem, kilka razy byłem w więzieniu i nie były to odwiedziny. Każdy, kogo tam spotkałem, przez pewien czas przestrzegał przykazań, przynajmniej w czasie snu, czyż nie? Czy Bóg szuka ludzi, którzy będą przestrzegali niektórych przykazań? Księga Powtórzonego Prawa 5:29. O gdyby mieli to samo serce, aby się mnie bać i strzec wszystkich moich przykazań, aby przez wszystkie dni wiecznie działo się dobrze i dzieciom ich. Bóg chce, abyśmy ich przestrzegali, żeby było nam dobrze, ponieważ nas kocha. Za każdym razem, kiedy chcesz, żeby twoje dziecko cię posłuchało, masz na względzie jego dobro. Tracimy błogosławieństwo. Bóg nie przeklął tego dnia, ale go pobłogosławił. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i weszli przez bramy do miasta. To dla Boga ważna kwestia. Pytanie 11. Czy zbawieni będą zachowywać szabat w niebie? Tak. Izajasz 66:22-23. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, będą trwać przede mną, mówi Pan, tak trwać będzie wasze potomstwo i wasze imię. I stanie się, że od nowiu księżyca do nowiu księżyca i od szabatu do szabatu przychodzić będzie każdy człowiek. Czy jest tutaj napisane wszyscy Żydzi? Każdy człowiek, całe stworzenie. Aby kłaniać się przed moim obliczem, mówi Pan. Mamy tutaj kolejny przykład zgromadzania się, świętego zgromadzenia. Będziemy zachowywać szabat nawet w niebie. Był on przestrzegany w ogrodzie Eden przez Adama i Ewę. Stanowi także część dekalogu, który Mojżesz zapisał w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie widzimy Jezusa i uczniów, którzy także zachowują szabat. Autor Apokalipsy, apostoł Jan, mówi, że otrzymał swoją wizję w Dzień Pański. Co to za dzień? Wrócimy do tego. Ma to sens, że w niebie będziemy święcić szabat, prawda? Powstaje więc bardzo ważne pytanie. Czy powinniśmy święcić go teraz? Uważam, że tak, przyjaciele. Skąd możemy mieć pewność, że dzisiejszy siódmy dzień, sobota, to ten sam dzień, który Jezus zachowywał jako szabat? Nie ma co do tego wątpliwości. Łukasz 23:54-24:1. A był dzień przygotowania. Szósty dzień tygodnia był dniem przygotowania na szabat. I nastawał szabat. Słońce chyliło się ku zachodowi. A wróciwszy, przygotowały wonności i maści, ale w szabat odpoczęły według przykazania. To byłoby dobre miejsce, żeby napisać zgodnie z żydowską tradycją. Ale Łukasz wspomniał o przykazaniach. Jasno i wyraźnie, a przecież był poganinem. A pierwszego dnia po szabacie przyszły do grobu i chwaliły Boga. Jezus zmartwychwstał. Grób był pusty. Dlaczego przyszły w niedzielę rano? Ponieważ tak bardzo kochały Pana, że nie chciały nawet kończyć balsamowanie Jego ciała po zachodzie słońca w piątek. Nadszedł szabat i wiedziały, że złamanie świętości tego dnia zasmuciłoby Chrystusa. Wyobrażacie sobie? Jezus nigdy nie dał uczniom do zrozumienia, że szabat nie jest dla Niego ważny. Wręcz przeciwnie, tak bardzo podkreślał Jego znaczenie, że skończyli balsamować Jego ciało dopiero, kiedy szabat się skończył. Nigdy więc nie usłyszeli od Jezusa, że to nie ma znaczenia. Anioł powiedział, on zmartwychwstał. Tak więc dzień przygotowania to piątek. Wielu nazywa go Wielkim Piątkiem. Potem mamy szabat, czyli sobotę, i wreszcie jest niedziela. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym? Jezus oddał za nas swoje życie w piątek po południu, zasnął i odpoczął w grobie w szabat, święcił ten dzień nawet w swojej śmierci i powstał z martwych w niedzielę rano, żeby kontynuować swoje dzieło dla nas, jako nasz orędownik i najwyższy kapłan w niebie, który wstawia się za nami przed Bogiem. Przestrzegał szabatu nawet w swojej śmierci. W definicji słownikowej czytamy sobota, siódmy dzień tygodnia. To cytat z encyklopedii. W ponad 105 językach świata słowem określającym siódmy dzień tygodnia jest szabat. W języku hiszpańskim sobota to sabado, w rosyjskim subota. Podobnie jest w 105 językach. Dlaczego?
ponieważ wszyscy ludzie na świecie wywodzą się ze wspólnej kultury, w której istniał siedmiodniowy tydzień. Dlaczego tak jest? Jesteśmy świadomi, że 24-godzinna doba wzięła się z tego, że właśnie tyle trwa jeden obrót Ziemi dookoła własnej osi. Większość krajów i cywilizacji, nawet tych starożytnych, opiera się na miesiącu, który ma około 27 dni, ponieważ tyle trwa cykl faz Księżyca. Większość cywilizacji liczy rok jako 360 do 365 dni, ponieważ w takim czasie Ziemia okrąża Słońce. Mamy więc ciała niebieskie, które wyznaczają te kwestie. Powiedzcie mi jednak, jaki księżyc, słońce lub gwiazda wyznacza siedmiodniowy tydzień? Jest on zapisany w Biblii. W ciągu 6 dni Bóg stworzył świat, a 7 odpoczął. Cały świat jest zorganizowany w ten sposób. Niektóre cywilizacje próbowały to zmienić i poniosły druzgocącą porażkę. Pastorze, tak naprawdę nie wiemy, którym dniem jest szabat, ponieważ kalendarz został zmieniony. Tak, to prawda, kilka razy zmieniano kalendarz, ale zmiany nie dotyczyły cyklu tygodniowego. Ktoś napisał do obserwatorium w Waszyngtonie list z pytaniem, czy dokonane zmiany kalendarza miały coś wspólnego z cyklem tygodniowym. I tutaj mamy odpowiedź. Od czasów przedchrześcijańskich nie było żadnych zmian w ciągłości cyklu tygodniowego. Czy dokonywano zmian w kalendarzu? Tak. W październiku 1582 roku papież Grzegorz zamienił kalendarz juliański, nazwany tak od imienia Juliusza Cezara, na kalendarz gregoriański. Ominięto wtedy 10 dni i bezpośrednio po czwartku, 4 października, nastąpił piątek, 15 października. Czy kalendarz się zmienił? Tak. Czy tydzień się zmienił? Nie. Ludzie się gubią, myśląc, że skoro kalendarz i tydzień znajdują się na tej samej kartce, wpływają na siebie nawzajem. To są dwie różne i niezależne od siebie cykle czasu. Te systemy działają oddzielnie. Jeden to data, drugi to dzień. Czy Bóg pozwolił, aby ktokolwiek zmienił jego święty dzień? Księga Przysłów 35:5-6. Każde słowo Boga jest czyste. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą. Czytamy, że bestia będzie próbowała zmienić czasy i prawa. Kiedy patrzymy na prawo Boże, które z 10 przykazań dotyczy czasu i prawa? Jest tylko jedno. Przyjaciele, celem planu zbawienia jest świętość. Bóg jest święty, niebo jest święte i On wzywa nas do świętości. Biblia mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. On pobłogosławił szabat i poświęcił go. Na ziemi jest miejsce nazywane Ziemią Świętą. O jakim miejscu mówimy? Oczywiście Izrael. Wspaniale jest podróżować po tym kraju. W Ziemi Świętej jest miejsce nazywane Świętym Miastem. Gdzie to jest? Jerozolima. Na całym świecie ludzie wierzą, że święte miasto to Jerozolima, a w świętym mieście mają miejsce zwane świętą górą, Moria, Syjon. A na świętej górze jest świątynia, w której znajduje się miejsce święte, a za nim miejsce najświętsze. W miejscu najświętszym jest to, co nadaje temu wszystkiemu świętość. Święte prawo, słowo Boga napisane jego palcem na kamiennych tablicach. W tym świętym prawie słowo święty występuje tylko w jednym przykazaniu. Przykazaniu o szabacie. Mamy tam słowa święcić i poświęcił. Słowo święty znajduje się więc w samym środku prawa, w najdłuższym przykazaniu, jedynym, które zaczyna się od słowa pamiętaj i jedynym, o którym świat chrześcijański całkowicie zapomniał. Umyka nam błogosławieństwo i zapracowujemy się na śmierć. Diabeł, faraon, próbuje nas zabić, każąc nam robić cegły bez słomy. Bóg chce, żeby ludzie ponownie odkryli błogosławieństwa szabatu. Wiem, że słysząc te słowa, niektórzy myślą, pastorze Doug, w moim zawodzie muszę pracować 7 dni w tygodniu. Zastanów się przez chwilę i zadaj sobie pytanie, czy naprawdę tak jest? A jeśli to prawda, czy Bóg kiedykolwiek prosi nas o uczynienie czegoś, czym nie zamierza nam pomóc? On pomoże ci we wszystkim, czego od ciebie wymaga. Oddaj mu tę sprawę. Panie, jestem Twój. Jak mam to zrobić? A On Cię poprowadzi. Jeśli postanowisz pójść za Nim, On będzie Cię błogosławił. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili, pastorze, nie mogę przestrzegać szabatu, straciłbym pracę. Szadrach, Meszach i Abednego nie pokłonili się złotemu posągowi i zaryzykowali nie tylko utratą pracy,
ale również utratą ubezpieczenia zdrowotnego, a nawet życia. Zdecydowali jednak, że Boże przykazania są ważniejsze niż przykazania człowieka. Jezus powiedział, że mamy najpierw szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Bóg zasługuje na to, żeby być naszym priorytetem. Diabeł chce zmienić czasy i prawa. W liście do Hebrajczyków 4:9 czytamy: zatem pozostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Użyte tu słowo odpoczynek to greckie sabbatismos. W całym Nowym Testamencie możemy znaleźć lud Boży, który przestrzega szabatu. Jednym z powodów, dla których człowiek nie może zmienić Bożego prawa, jest to, że szabat był tak ważną częścią życia narodu izraelskiego, iż unieważnienie go bez wielkiej kampanii informacyjnej w Nowym Testamencie byłoby absurdalne. Szabat to oczywistość. Na przykład. Zwracam się teraz bezpośrednio do publiczności tutaj w Sacramento, w północnej Kalifornii. Jak wielu z was uwierzyłoby mi, gdybym was zapytał, czy wiecie, że właśnie wczoraj rząd zmienił prawo? Być może tego nie zauważyliście, bo w dzisiejszych czasach wiele rzeczy dzieje się po cichu. Rząd zdecydował, że przechodzimy na brytyjski system drogowy, czyli ruch lewostronny. Nie uwierzylibyście mi. Gdyby bowiem rząd to zmienił, ogłosiłby to na wszelkie sposoby w całym kraju. W przeciwnym razie zapanowałby chaos i wielu ludzi zginęłoby w wypadkach, nie wiedząc, że powinni poruszać się inną stroną drogi. Gdyby Bóg chciał zmienić jedno z 10 przykazań, mówiłby o tym cały Nowy Testament. Czytamy w nim o dyskusjach i sporach, ale dotyczą one rzeczy takich jak obrzezanie czy inne przepisy prawa ceremonialnego, ponieważ niektórzy byli zszokowani, że nie trzeba ich już dłużej przestrzegać. Kiedy, zgodnie z Biblią, zaczyna się i kończy szabat? Od wieczora do wieczora obchodzić będziecie wasz szabat. Dla ludu Bożego dni nie zaczynają się i nie kończą o północy. Kiedy zmieniamy czas z letniego na zimowy albo odwrotnie, zazwyczaj dzieje się to o 2 w nocy z soboty na niedzielę. Bóg nie liczy czasu w ten sposób. Biblijnym końcem dnia jest zachód słońca. Biblia mówi, a gdy nastał wieczór i słońce zaszło, przynosili do Jezusa chorych, ponieważ myśleli, że nie będzie chciał uzdrawiać w szabat. Wiemy jednak, że On to robił. Ludzie wiedzieli, że dzień kończy się o zachodzie słońca i nie ma tutaj wątpliwości co do tego, jaki to dzień. Nadal jest to sobota, 7 dzień tygodnia. Pastorze, skąd wiemy, że nic się nie zmieniło? Nie tylko to się nie zmieniło. To ciekawe, że ludzie nie mają problemu z innymi dniami tygodnia. Nie mają problemu z tym, którym dniem jest niedziela, dopóki nie dowiedzą się, jak jest naprawdę. I wtedy zaczynają mówić. Nie wiemy, który to dzień. Zawsze wiedzą, kiedy świętować Wielkanoc. Kiedy jednak poznają prawdę o szabacie, zaczynają gubić się w dniach tygodnia. Być może udałoby się wam przekonać mnie, że jeden żydowski mężczyzna, nawet z całą rodziną, rozbił się na bezludnej wyspie i stracił poczucie czasu, nie wiedząc, jaki jest dzień. Ale pomysł, że cały naród w tym samym czasie zapomniał o swoim świętym dniu, jest nieprawdopodobny. To ten sam dzień, który zachowywali wszyscy chrześcijanie jeszcze przez około 250 lat po Chrystusie. Muzułmanie wiedzą, którym dniem jest piątek. I wszyscy, którzy celebrują Wielkanoc w niedzielę, wiedzą, który dzień jest pierwszy. Który dzień to Dzień Pański wspomniany w Apokalipsie 1:10? Wizje Apokalipsy zostały dane Janowi, kiedy nie pracował. Rzymianie uwięzili go na wyspie Patmos. Historia mówi, że mieli tam kopalnie, w których pracowali niewolnicy. Jan nie pracował tam w szabat. Otrzymał wizję w Dzień Pański. Co to za dzień? Pozwólmy, aby Biblia odpowiedziała na to pytanie. Ale dzień siódmy jest szabatem Pana, Twojego Boga. To jest Dzień Pański. Izajasz 58:13. Jeśli powstrzymasz swoją nogę w szabat, aby nie załatwiać swoich spraw w moim świętym dniu. Bóg mówi wyraźnie, szabat jest Jego świętym dniem. Dlatego Syn Człowieczy jest Panem i szabatu. Możecie powiedzieć, Pastorze Doug, pokaż nam w Biblii chociaż jedno miejsce, w którym Bóg nakazuje nam święcić pierwszy dzień. Gdyby był taki werset, przeczytałbym go, jednak wiem, że nigdzie nie ma takiego przykazania. Święcenie pierwszego dnia ma swoje korzenie w tradycji. Wiem, że wśród was są uduchowieni, kochający Boga chrześcijanie.
którzy być może o tym nie wiedzieli, ale to jest ważna prawda i Bóg chce, abyśmy ją znali. Nie mam tyle czasu, żeby przekazać wam wszystko, co bym chciał. Jest pewna strona internetowa, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. sabbattruth.com. Jeśli macie pytania dotyczące szabatu, tutaj znajdziecie odpowiedź na wszystkie wasze wątpliwości. Wspaniała strona i zapraszam, żebyście z niej skorzystali. Pytanie 16. Jakie błogosławieństwo obiecuje przykazanie o szabacie? Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. Jezus pragnie dać nam pokój i odpoczynek. On stwierdził, skoro wejdą do mego odpoczynku, i wreszcie, moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci zaznać pokoju. Pan obiecał, że będzie towarzyszył nam w tej podróży. Kiedy dzieci Izraela wyszły z Egiptu, Bóg był z nimi w ognistym płomieniu. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, On mówi, moje jarzmo nie jest ciężkie, pragnę dać wam odpoczynek. Częścią szabatu jest to, że kiedy oddajesz Bogu samego siebie, On wlewa pokój do twojego serca. Kiedy podejmujesz decyzję, mówisz, Panie, nie chcę dłużej prowadzić grzesznego życia. Żałuję za moje grzechy. Od teraz chcę być ci posłuszny. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale ten, kto czyni wolę mego Ojca, który jest w niebie. To nie przypadek, że słuchacie tego studium, przyjaciele. Przekazuję wam Słowo Boże i mam nadzieję, że nie będziecie rozglądać się wokół i myśleć, jak to możliwe, że tylu przywódców religijnych się myli? To samo usłyszeli apostołowie. Jak to możliwe, że wszyscy kapłani się mylą? Jeśli Jezus jest Mesjaszem, kapłani to ogłoszą. Przyjaciele, Mojżesz powiedział, nie przyłączaj się do większości ku złemu. Podążaj za tym, co mówi Biblia, a nigdy nie pożałujesz. Amen. Chcę modlić się z wami o Bożą mądrość i zachętę do podążania za Jego Słowem. Ojcze w niebie, wielbimy Cię za Twoją obecność podczas tego studium. Żyjemy w ostatnich dniach, a Ty wzywasz swój lud, aby powrócił do Twojego Słowa i do prawdy, do budowania na skalę Twojego Słowa. Błogosław wszystkich, którzy nas słuchają. Obdarz ich mądrością, odwagą i wiarą, aby podążali za Jezusem. Błogosław ich, Panie. Modlę się, aby odczuli Twoją obecność w swoim życiu. Niech Twój Duch przemawia do nich, wzmacniając Twój głos i Twoją miłość. W imieniu Chrystusa. Amen. Zostańcie z nami, przyjaciele. Za chwilę wracamy i będziemy odpowiadać na Wasze pytania. 10 leciach poprzedzających narodzenie Chrystusa Cesarstwo Rzymskie podbiło cały śródziemnomorski świat, włącznie z Judeą. 20 lat przed narodzeniem Jezusa władzę nad nią objął w imieniu Rzymu król Herod. Dokumenty pozabiblijne podają, że był on bardzo okrutny. Był bezwzględny i wierzcie mi, że nie chcielibyście znaleźć się wśród jego wrogów. Herod był bardzo zaniepokojony, kiedy niewielka grupa mędrców ze wschodu przybyła do Jeruzalem w poszukiwaniu nowonarodzonego króla Żydów. Dlaczego Herod miałby być z tego powodu zdenerwowany? Ponieważ tytuł król Żydów został mu nadany przez rzymskiego cesarza. Pytał faryzeuszy i saduceuszy, gdzie dokładnie ma narodzić się to dziecko? I dowiedział się, że w Betlejem. Był tak rozgniewany, że wysłał swoich żołnierzy, aby zabili Jezusa. Biblia podaje, że ten barbarzyński akt był inspirowany czymś więcej niż tylko ślepa zazdrość starego króla. Wielu badaczy Biblii wierzy, że jest to część poważnej batalii, która toczy się już od wieków i trwa do dzisiaj.
Aby poznać sekrety tego proroctwa, musimy najpierw zidentyfikować trzy główne postacie tego dramatu. Kobietę, przyjaciele, witajcie ponownie w programie Apokalipsa Teraz. W tej części będziemy odpowiadać na wasze pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje pytania, nie tylko te związane z dzisiejszym tematem, ale dotyczące również innych nauk biblijnych. Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Pastorze Dag, jeśli jesteś gotowy, zacznijmy od pytania pierwszego. Czy od czasów Chrystusa dni tygodnia nie zmieniły się w wyniku zmian dokonanych w kalendarzu? Chodzi o to, skąd wiemy, którym dniem jest szabat. Dobre pytanie. Łatwiej nam stwierdzić, że od czasów Chrystusa nie zgubiliśmy żadnego dnia, niż gdybyśmy mieli powiedzieć to samo o okresie 4 lub 3000 lat przed Chrystusem. Wtedy możemy mieć pewne luki czasowe, bo trudno jest odtworzyć historię starożytną. Jednak od czasów Greków, Rzymian i innych ówczesnych cywilizacji kronikarstwo jest tak dokładne, że możemy mieć pewność w kwestii czasu od 2000 lat wstecz aż do dzisiaj. Nie było żadnej utraty czasu, jeśli chodzi o cykl tygodniowy. Wiemy więc, że to, co w czasach biblijnych było siódmym dniem, obecnie również jest siódmym dniem tygodnia. Nawet historia Kościoła pokazuje, że w pierwszych wiekach chrześcijanie święcili szabat. Dopiero potem zostało to zmienione ze względu na tradycję. I mamy też cały naród żydowski, który święci siódmy dzień tygodnia jako szabat. Przez 2000 lat nie zaszła tutaj żadna zmiana. Żydzi zachowują szabat w sobotę, siódmy dzień tygodnia. Możemy również sprawdzić ważne daty w historii przy pomocy astronomii, która stanowi niezawodny i precyzyjny zegar. Astronomowie potrafią cofnąć się do określonych dat i sprawdzić, czy wszystko do siebie pasuje. Następne pytanie. Czy Dzieje Apostolskie 27-12 nie stanowią dowodu na to, że uczniowie święcili niedzielę? Spójrzmy wspólnie na te wersety. Biblia opisuje tutaj pewien cud. Powodem, dla którego Łukasz zamieścił tę historię, jest fakt zmartwychwstania. Przeczytajmy ten fragment. A pierwszego dnia po szabacie, słowa dzień nie ma w oryginale. Czytamy w naszych Bibliach pierwszego dnia, ale to słowo zostało dodane. A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamanie chleba, ludzie myślą, zgromadzili się razem na łamanie chleba, więc na pewno było to nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Ale Biblia mówi, że łamali się chlebem po domach, co oznacza po prostu, że spożywali wspólne posiłki. Droga do Emaus. Tego wieczoru Jezus łamał chleb z uczniami, a to był poniedziałek po zachodzie słońca. Ostatnia wieczerza miała miejsce w czwartek. Bóg czynił ważne rzeczy w wiele dni tygodnia. Łamał chleb w czwartek, ale nie uczynił z tego dnia nowego szabatu. Paweł, który miał nazajutrz odjechać, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A w sali na piętrze, w której byli zebrani, paliło się wiele lamp. Wiele zgromadzonych osób oznacza brak powietrza i problemy z oddychaniem. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział w oknie. Prawdopodobnie chciał zaczerpnąć świeżego powietrza, pogrążony w głębokim śnie, kiedy Paweł długo przemawiał. Jest więc ciemno. Zastanówcie się. Biblijnie pierwszy dzień tygodnia zaczyna się w sobotę wieczorem. Byli więc razem przez cały szabat. Paweł miał wyjechać następnego dnia, czyli w niedzielę. Nie ma nic złego w podróżowaniu w pierwszy dzień tygodnia. Przemawiał długo, bo nie wiedział, kiedy znowu się z nimi zobaczy. Tak naprawdę to spotkanie miało miejsce w sobotę wieczorem, kiedy zgodnie z Biblią zaczyna się pierwszy dzień tygodnia. Ten młody człowiek, zmorzony snem, spadł z trzeciego piętra na dół. Gdy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł na dół, przypadł do niego, objął go i powiedział, nie bójcie się, bo jest w nim życie. Wrócił na górę, łamał chleb i jadł, to właśnie robili jedli. A głosił im długo, aż do świtu. Ta historia nie ma więc nic wspólnego z ustanowieniem przez Boga nowego szabatu lub zastąpieniem starego. Bóg nie musi zastępować go nowym dniem. Mamy kolejny werset i związane z nim pytanie. Czy werset z Rzymian 14:5 nie mówi, że nie ma znaczenia, który dzień święcimy? W naszym programie radiowym często dostajemy to pytanie. Przecież w Rzymian 14:5 czytamy. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, inny zaś nie czyni różnicy między dniami. Domyślacie się pewnie, że przed programem przeglądamy pytania, które przesłaliście do nas wcześniej. Do pytań na żywo przejdziemy za chwilę.
Celowo chcemy ująć w naszych odpowiedziach wszystkie mylne przekonania i wątpliwości, jakie się pojawiają, gdy tylko powiesz komuś, że odkryłeś prawdę o szabacie. To zdumiewające, jak wielu chrześcijan próbuje odwieść innych chrześcijan od przestrzegania jednego z dziesięciorga przykazań. Zawsze mnie to zadziwia. Zacznijmy czytać ten fragment od wersetu drugiego. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, zaś słaby je jarzyny. Mówię o tym, że niektórzy obawiają się spożywać mięso ofiarowane bożkom i dlatego jedzą tylko warzywa. Niech ten jedzący nie lekceważy niejedzącego, zaś niejedzący niech nie osądza jedzącego, bowiem Bóg go przyjął. Czasami idziemy do chińskiej restauracji, a tam na wejściu stoi posąg Buddy i pali się kadzidło. Niektórzy bardzo wrażliwi religijni ludzie mówią, nie mogę tutaj jeść, ponieważ mają tutaj posąg Buddy i w ten sposób będę uczestniczyć w bałwochwalstwie. Paweł mówi, jeśli to ci przeszkadza, nie jest mięsa, jest warzywa. Jeśli nie masz z tym problemu, po prostu spożyj posiłek i podziękuj za niego Bogu. O tym mówi więc ten fragment. A potem mamy kolejną kwestię w wersecie 5. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, inny zaś nie czyni różnicy między dniami. Niektórzy żydowscy chrześcijanie nie tylko byli bardzo wrażliwi w kwestii sprzedawanego na rzymskim targu jedzenia, które mogło być ofiarowane bożkom, ale chcieli także, aby pochodzący z pogan chrześcijanie przestrzegali dorocznych świąt żydowskich, dorocznych szabatów i innych świętych dni. Nie chodzi tutaj o cotygodniowy szabat. Apostoł mówi, nie sądź swojego brata. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, inny zaś nie czyni różnicy między dniami. Niech każdy we własnym przekonaniu będzie dobrze ugruntowany. Nigdy nie słyszałem, żeby na niedzielnym nabożeństwie pastor powiedział do swojego zboru, jeśli chcecie spotykać się w niedzielę, proszę bardzo, to zależy od was. Wykorzystują ten werset w ten sposób dopiero wtedy, gdy chodzi o prawdę na temat szabatu. Paweł mówi tutaj o przestrzeganiu żydowskich świąt, a nie o szabacie siódmego dnia. Jest on częścią dziesięciorga przykazań, które poprzedzają stworzenie. Żydowskie szabaty ceremonialne pojawiły się po grzechu i zostały zapisane na papierze ręką Mojżesza. Dekalog istniał przed grzechem już w Ogrodzie Eden i został zapisany na kamieniu Bożym palcem. Dwa całkowicie różne prawa. Tak, szabat nadal ma znaczenie. Kolejne pytanie. Dlaczego szabat zaczyna się o zachodzie słońca, a nie o północy? Cóż, w czasach biblijnych nie było dokładnych klepsydr czy zegarków. Biblia mówi, i stał się wieczór, i stał się poranek, dzień pierwszy, a potem wieczór i poranek, dzień drugi. Po stworzeniu świata Bóg stwierdził, że wieczór będzie zakończeniem, a zarazem początkiem nowego dnia. Bóg ujrzał gasnące światło i powiedział, wszystko jest ukończone i jest bardzo dobre. To On zdecydował, że wieczór będzie końcem i początkiem dnia. Kiedy więc odpoczywasz, budzi się nowy dzień. Następne pytanie. Jestem pielęgniarką. Czy łamię szabat, jeśli idę do pracy w sobotę? Myślę, że jeśli jesteś zachowującą szabat chrześcijanką, powinnaś zadbać o to, żeby twój grafik nie obejmował każdej soboty, bo wtedy tracisz wspólne zgromadzenia. Jednak Jezus uzdrawiał ludzi w szabat. Istnieją pewne obowiązki, które trzeba wykonać w szabat. Ja należę do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który prowadzi wiele szpitali. I gwarantuję wam, że personel medyczny nie opuszcza szpitala w piątkowy wieczór, zostawiając biednych pacjentów na pastwę ich chorób. Wybaczcie, mamy szabat, muszę iść. To oczywiste, że troszczymy się o chorych. Pewne czynności trzeba wykonać. Bóg chce, abyśmy byli humanitarni. Jeśli jednak pracujesz w tym zawodzie, spróbuj zamienić się z innymi, jeśli twój dyżur wypada w sobotę. Potrzebujesz duchowego odpoczynku, który daje ci szabat. Mamy kolejne pytanie zadane przez 10-letniego chłopca. Czy Jezus wyglądał jak Józef, skoro nie był jego biologicznym synem? Biblia nie mówi dokładnie, jak wyglądał Józef. Nie mamy również dokładnego opisu Jezusa. Wiemy jedynie, że wyglądał jak przeciętny mężczyzna tamtych czasów, ponieważ mógł ukryć się w tłumie. Żydzi potrzebowali, żeby Judasz wskazał im Jezusa, ponieważ był podobny do innych. Kiedy dorastał, mówiono o nim, czy to nie jest syn cieśli? Nie chciałbym iść za daleko, ale to interesujące, że genealogia Jezusa została pokazana zarówno ze strony Marii, jak i Józefa.
Bóg mógł wziąć pewne cechy Józefa i wszczepić je w Jezusa, żeby swoim wyglądem pasował on do rodziny. Gdyby Jezus był jedynym blondynem w rodzinie, mogłoby być mu trudno. Kimberly pyta, jakie zajęcia należy wykonywać w szabat? Dobre pytanie. Wspomnieliśmy już, że jest to dzień wspólnych zgromadzeń. W Księdze Wyjścia 23 czytamy, że jest to święte zgromadzenie. Oczywiście nie zbieramy się na cały dzień, ale na jego część. Czytamy Słowo Boże, uczestniczymy w szkole sobotniej, czyli studiujemy Biblię z naszymi rodzinami i dziećmi. Potem mamy kazanie Słowa Bożego wygłoszone przez wyznaczonego do tego pastora. Po nabożeństwie spotykamy się na wspólnym posiłku. Nie ma nic złego we wspólnych posiłkach. Bóg nakazał Izraelitom zbierać mannę w piątek, żeby mogli cieszyć się nią w szabat. On powiedział, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, przygotujcie wszystko przed szabatem. W porządku jest również odpoczywać i trochę podrzemać. Robię to w każdy szabat. Jest to również dobry dzień, żeby udać się na łono przyrody, jeśli pozwala na to pogoda. Warto zrobić też coś, co będzie duchowym przeżyciem dla naszych dzieci. To dobry czas dla rodzin, czas na odwiedzanie innych, bo zawsze mamy osoby starsze lub takie, które nie mogą wychodzić z domu. Można też pośpiewać razem z dziećmi. Jest to dzień odpoczynku, błogosławieństwa, wspólnoty, wzmacniania naszych więzi miłości z Bogiem i z innymi. Ktoś, być może mieszkaniec farmy, pyta, czy w szabat mogę karmić moje zwierzęta? Oczywiście, że tak. Jezus odnosi się do tej kwestii. Jeśli masz zwierzę, prowadzisz je do wody. Jeśli wpadnie do rowu, wyciągasz je stamtąd. Jeśli masz krowy lub kozy, lepiej, żebyś je wydoił, bo inaczej będą nieszczęśliwe. A jeśli nie będziesz ich doił, zatrzyma się im mleko. Jesteś zobowiązany do tego, żeby zatroszczyć się o swoje zwierzęta. Biblia wyraźnie mówi, że w szabat nie powinieneś wychodzić na żniwa, ale to coś innego. To może poczekać jeden dzień. Ale troska o zwierzęta jest jak najbardziej wskazana. Salomon napisał, sprawiedliwy troszczy się o życie swego bydła. Skoro już mówimy o zwierzętach, ktoś zadaje pytanie na ten temat. W którym miejscu biblijnej osi czasu można umieścić dinozaury? Cóż, w mediach wiele słyszymy o dinozaurach, jednak z całym szacunkiem pozwolę sobie nie zgodzić się z datami, które podaje się w tym kontekście. Właśnie w tym tygodniu oglądałem w National Geographic niesamowite zdjęcia. W dotyczącym ich artykule przeczytałem, odkryliśmy bursztyn i spójrzcie na zatopione w nim mrówki. Przez 100 milionów lat mrówki w ogóle się nie zmieniły. Spójrzcie na zatopioną w bursztynie ważkę, komara, pająka. To niesamowite, nie zmieniły się od 100 milionów lat. Ci sami ludzie uważają również, że tyranozaury wyginęły 60 milionów lat temu. Żyły w pojedynkę i z jakiegoś powodu zniknęły z powierzchni Ziemi, ale pająki i mrówki nadal istnieją. Myślę, że ich metody liczenia mają poważne wady. A szczerze mówiąc, co kilka lat zmieniają te daty. Moim zdaniem dinozaury żyły przed potopem w tym samym czasie co ludzie. Największe gady wyginęły, ale przecież dzisiaj nadal istnieją gady, takie jak warany, iguany, jaszczurki, wszystkie te stworzenia. Obecnie ssaki i gady są mniejsze. Myślę, że w wyliczaniu tych wszystkich dat doszło do niewłaściwej interpretacji. Pamiętam, jak kilka lat temu pewna ateistyczna paleontolog odkryła tyranozaura sprzed 60 milionów lat z zachowaną tkanką miękką. Dla niej samej nie miało to sensu. Powiedziała, nie mam w tym żadnego interesu, bo nie wierzę w Boga ani w stworzenie, ale to jest elastyczna, miękka tkanka kolagenowa w kości tyranozaura. Myślę, że ich metody datowania nie są dokładne. Kolejne pytanie dotyczące wersetu z Mateusza 5:22. Czy mógłbyś wyjaśnić, co oznacza ten werset? Czytamy tutaj, lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Słowo raka oznacza bezwartościowy, ktoś, kto nie ma żadnej wartości. Werset mówi, że nikogo nie powinniśmy nazywać głupcem. To mocne określenie.
Ciekawe, że w pewnym momencie Jezus powiedział do uczniów: o głupi i leniwego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. W tym wersecie Jezus zwraca uwagę na to, że nie powinniśmy mówić nic, co jest obraźliwe i niemiłe, a szczególnie nie możemy określać innych osób mianem bezwartościowych. Mam nadzieję, że ta odpowiedź usatysfakcjonuje naszego słuchacza. Nie gniewaj się na swojego brata bez powodu. Jeśli to robisz, jesteś winny morderstwa. Następne pytanie. W jaki sposób świadczyć o Chrystusie przyjacielowi, który jest ateistą i postrzega Boga jako pełną nienawiści istotę? To ważne pytanie, bo ateiści często mówią, że Bóg Biblii jest mściwy, a przecież Biblia mówi, że On jest miłością. W Starym i Nowym Testamencie mamy tego samego Boga. On widzi, że grzesznicy są nieszczęśliwi i czasami w swoim miłosierdziu wyzwala ich z tego stanu. Jednak On nie chce, żeby ktokolwiek cierpiał. Jezus nie chce, aby ktokolwiek zginął. Możecie pokazać im werset z Ezechiela 18. Bo ja nie pragnę śmierci umierającego, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a będziecie żyć. Ateiści zapominają, że istnieje diabeł. Gdyby zrozumieli wielki bój, wiedzieliby, że to szatan jest tym, który kradnie, zabija, niszczy i przynosi na świat nieszczęście. Spójrzcie na pierwszy rozdział Księgi Hioba. To diabeł zsyła na Hioba te wszystkie plagi i cierpienia i to on przynosi zło na ziemię. Jezus przyszedł, aby uzdrowić i zbawić. Taka osoba powinna więc czytać Biblię i zdać sobie sprawę, że trwa walka pomiędzy dobrem i złem. Bóg wygra tę wojnę, ale teraz wielu ludzi cierpi z jej powodu. Kolejne pytanie. Czy chrześcijanie powinni być koszerni? Czy chrześcijanie powinni być koszerni? Cóż, co to właściwie znaczy? Obecnie nawet ortodoksyjni Żydzi nie są koszerni, jeśli weźmiemy pod uwagę wymagania biblijne. Opracowali oni swego rodzaju interpretację tego, co oznacza koszerność. Pamiętajcie, że moja mama była Żydówką, więc mówię z własnego doświadczenia. Wielu Żydów w północnej Ameryce nie przestrzega zasad koszerności. Z kolei ortodoksyjni Żydzi mają wiele reguł, których tak naprawdę nie znajdziemy w Biblii. Biblia rzeczywiście rozróżnia pokarmy czyste i nieczyste i osoby, które będą postępować zgodnie z jej wskazówkami, z całą pewnością na tym skorzystają. Mamy nawet studium, które mówi o tym, jakie korzyści zdrowotne można znaleźć w proroctwach. Kolejne praktyczne pytanie. Czy łamię szabat, jeśli w ten dzień jadę autobusem? Pamiętam, jak ponad 20 lat temu prowadziliśmy w Nowym Jorku podobny program. Był bardzo ekscytujący, a w Nowym Jorku niewiele osób było stać na własny samochód. Wszyscy korzystali z transportu publicznego. Cała nasza ekipa miała karty do metra, więc po prostu przesuwaliśmy je po czytniku i wchodziliśmy do środka. Żeby jednak dostać się w szabat na miejsce nabożeństwa, musieliśmy także poruszać się autobusami i pociągami. Ktoś mógłby powiedzieć, Biblia mówi, że nawet zwierzęta powinny odpocząć. A przecież w XIX wieku ludzie, żeby dostać się do kościoła, musieli czasem przejechać ponad 15 kilometrów w powozie konnym albo wierzchem, zmuszając konie do ciężkiej pracy. Czasami musimy zrobić pewne rzeczy, żeby dostać się na miejsce zgromadzenia. Kiedy w szabat mamy nabożeństwo w naszym kościele, od czasu do czasu diakoni muszą dostawić kilka krzeseł lub wykonać kilka innych praktycznych czynności. Jezus powiedział, że nawet kapłani w świątyni naruszają szabat, ale są bez winy. Możesz więc jechać na nabożeństwo autobusem i opłacić ten przejazd, żeby dostać się do kościoła. Znam ludzi, którzy muszą przejechać przez płatny most, żeby dostać się na nabożeństwo. Myślę, że Bóg jest praktyczny. Ktoś inny pyta, czy mogę święcić jako szabat zarówno sobotę, jak i niedzielę? Nie możesz święcić obydwu tych dni, ponieważ tylko jeden z nich to szabat. Kiedy dowiedziałem się o tym po raz pierwszy, miałem dylemat. Byłem przekonany co do biblijnej prawdy o szabacie, ale chodziłem do kościoła w niedzielę. I pamiętam, jaki byłem wstrząśnięty, gdy do mnie to dotarło. Przepraszam więc, jeśli byłem dzisiaj zbyt ostry, przyjaciele, ponieważ to przewróciło mój świat do góry nogami. Pomyślałem, o nie, nie ucieknę od tego. Nie chciałem w to wierzyć, ale wszyscy, z którymi rozmawiałem, potwierdzali tę prawdę. Początkowo więc święciłem dwa dni w tygodniu, ponieważ wszyscy moi przyjaciele chodzili do kościoła w niedzielę.
Nie znałem nikogo z kościołów święcących sobotę, ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że nie można służyć dwóm panom. W końcu więc podjąłem decyzję, że tylko jeden z tych dni jest dniem siódmym i mogę zachowywać tylko jeden szabat. Możesz chodzić do kościoła we wtorek, środę, czwartek, a nawet spotykać się w niedzielę. Ostatnia wieczerza miała miejsce w czwartek. Jezus zmarł w piątek. Nie ma nic złego w wielbieniu Boga przez 7 dni w tygodniu. Powinniśmy to czynić, ale nie wszystkie 7 dni to szabat. Kolejne pytanie. Czy aniołowie zachowują szabat? Myślę, że aniołowie zawsze wielbią Boga, ale w szabat mają oni do wykonania szczególną służbę. Kiedy Jezus uzdrawiał w szabat, niektórzy przywódcy religijni zarzucali Mu, że pracuje w ten święty dzień. Chrystus odpowiedział im, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. A jeśli Bóg działa, wykonuje tę pracę przez swoich aniołów. Niewątpliwie więc w szabat są oni zajęci misją miłosierdzia i wyzwolenia. Nie święcą tego dnia w taki sam sposób, jakiego Bóg wymaga od nas. Prawdopodobnie są wtedy bardzo zajęci, ponieważ ludzie proszą o błogosławieństwo, zbierają się, żeby wspólnie wielbić Boga. Tutaj mamy interesujące pytanie. W Apokalipsie czytamy, że miasto Boże nie potrzebuje światła, bo Jezus będzie światłem. Jak więc będziemy zachowywać szabat? Czytamy, że miasto nie potrzebuje słońca, a nie, że nie ma tam słońca. To oczywiste, że rozróżnienie pomiędzy dniem i nocą nie zniknie. Stwarzając nowy świat, Bóg odnowi go zgodnie z oryginalnym planem. Będzie tam słońce, będzie też księżyc. Izajasz 30:26 mówi, że światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słoneczne będzie siedmiokrotnie silniejsze. W niebie wszystko będzie jaśniejsze niż teraz. Nadal będzie tam słońce, księżyc i gwiazdy, będą dni tygodnia, ziemia będzie się obracać. Jednak miasto nie potrzebuje słońca, ponieważ Boża chwała jest od niego jaśniejsza. Czytamy, że kiedy Bóg objawił się Piotrowi, Janowi i Jakubowi na Górze Przemienienia, gdy Jezus został wywyższony, rozjaśniło się oblicze Jego jak słońce. W mieście słońce nie musi świecić, ponieważ Jego chwała zostanie przyćmiona przez chwałę samego Boga. To wszystko. Następne pytanie. Czy chrześcijanin może zaciągnąć się do wojska? Oczywiście, że tak. Ktoś może zapytać, czy nie stawia się wtedy w niewygodnej sytuacji, w której będzie musiał pójść na kompromis? Uważam, że tak. Ciekawe jest to, że niektórzy młodzi ludzie myślą, wstąpię do wojska i w ten sposób ucieknę od mamy i taty. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Będę wolny. Jeśli chcesz, żeby ktoś kierował twoim życiem, zaciągnij się do armii. Ja uczyłem się w szkole wojskowej. Nie byłem w wojsku, ale w wieku 5 lat poszedłem do szkoły wojskowej, a potem uczyłem się tam, kiedy miałem 11 do 13 lat. Mają tam zasady na wszystko. Mówią, co możesz, a czego nie możesz jeść, kiedy masz pracować, a kiedy nie. I oczekują, że użyjesz broni w razie, gdybyś musiał odebrać komuś życie. Wiem, że w czasie wojen znaleźli się chrześcijanie, którzy stali się bohaterami wojennymi. Jakiś czas temu powstał film o adwentyście dnia siódmego, Desmondzie Dosie, pod tytułem Przełęcz Ocalonych. Desmond wstąpił do wojska z zamiarem pomagania innym. Odmówił jednak noszenia broni. Nie będę zabijał, ale leczył. Za uratowanie z pola bitwy około 70 rannych, będąc pod ciągłym ostrzałem, otrzymał medal honoru. Miałem przyjemność go poznać. Uczęszczał do naszego kościoła w północnej Kalifornii. Prawdziwy Boży człowiek. Był w wojsku, ale powiedział, nie złamie szabatu, chyba że będzie to sytuacja nagła i trzeba będzie ratować ludzkie życie i nie będę nosić broni. I w jakiś sposób udało mu się nie tylko odbyć służbę wojskową, ale ostatecznie otrzymać najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe. Niesamowita historia. Mamy kolejne pytanie. Skoro sobota jest szabatem, dlaczego tak wielu ludzi święci niedzielę? Myślę, że czynią to w swojej szczerości, ponieważ jest to zwyczaj, tradycja. Robili tak od zawsze, bo tak ich nauczono. Jest to jednak coś, co nie pochodzi ze Słowa Bożego, ale z historii. Na kolejnych wykładach dowiemy się więcej na ten temat, ale mniej więcej w czasach Konstantyna Wielkiego, czyli ponad 300 lat po Chrystusie, wielu chrześcijan zachowywało dwa dni. Rzymianie święcili pierwszy dzień tygodnia, nazywany Dniem Słońca.
Żydzi nie nazywali dni tygodnie, ale je numerowali. Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli dzień przygotowania i szabat. W taki sposób Żydzi rozpoznawali dni tygodnia. Grecy i Rzymianie numerowali je i nazywali imionami swoich bogów. Dzień Marsa, dzień Merkurego, dzień Jowisza, dzień Saturna, dzień Słońca. W czasie wojny żydowskiej w roku 70 Żydzi stali się niepopularni. Niektórzy chrześcijanie chcieli podkreślić, że nie są Żydami i wyraźnie się od nich oddzielić. Poza tym twierdzili, że jeśli będą święcić również niedzielę, dotrą do większej ilości Rzymian. W dążeniu do ewangelizacji Rzymian przez jakiś czas zachowywali obydwa te dni. Dlatego w wielu kulturach zachodnich te dwa dni były jakby święte. Stopniowo porzucano święcenie siódmego dnia na rzecz pierwszego, ale nie stało się to szybko. Trwało to kilka wieków. Będziemy mówić o tym więcej, kiedy zagłębimy się w proroctwa biblijne.